Hej, witam Cię w kolejnym odcinku Zaplecza Fightera. Dzisiaj porozmawiamy o gruszkach treningowych, a konkretnie o trzech najczęściej popełnianych błędach podczas ich użytkowania, tak więc zapraszam do oglądania. Pierwszym podstawowym i najczęściej popełnianym błędem jest niewłaściwe napełnianie gruszki, dlatego teraz pokażę Ci, w jaki sposób właściwie ją napompować, tak żeby była optymalnie przygotowana do treningu. Pamiętaj, że piłki refleksowe są pompowane, a nie napełniane różnymi tworzywami sztucznymi, więc piłkę, którą zakupisz, dostaniesz w formie pustej i następnie będziesz ją musiał napompować powietrzem. Będziesz do tego potrzebował igły tego typu. I tutaj pojawia się pierwszy podstawowy błąd, a mianowicie wkładanie igły bez jej zwilżenia. Często w instrukcjach jest o tym mowa, ale większość osób niestety to pomija. W instrukcjach jest napisane, że igłę należy zwilżyć wodą. Wiadomo, że większość osób zwilży ją śliną, prawdopodobnie również i ty. Natomiast po zwilżeniu igły wkładamy ją w miejsce wentyla, nie w inne miejsce. Wydaje się to oczywiste, ale wierz mi lub nie, zdarzały się sytuacje, w której klienci próbowali włożyć igłę w różne dziwne miejsca, na przykład w szczeliny między nitami albo w wiązania w przypadku piłek, które mają dodatkowe wiązania, więc nie, wkładamy igłę do wentyla. Drugi bardzo często popełniany błąd to jest zbyt mocne pompowanie piłki. Pamiętaj, że gruszka nie może być całkowicie twarda. Ona musi być delikatnie miękka, żeby nadać sprężystości podczas uderzeń. No i przede wszystkim, żeby jej nie uszkodzić. Jeśli piłkę przepompujesz, to zwiększa się ryzyko jej uszkodzenia w trakcie treningu. Po prostu napór dętki, która jest w środku na ścianki piłki, będzie zbyt duży i to w połączeniu z ciosami na piłkę może spowodować jej uszkodzenie. Więc pamiętaj, żeby piłkę pompować do momentu uzyskania właściwego kształtu i na tym zakończyć. Piłka musi być delikatnie miękka, żeby się sprężyście zachowywała podczas przyjmowania uderzeń. Drugim bardzo często popełnianym błędem jest zbyt mocne napinanie ekspanderów. Pamiętaj, że zbyt mocne napinanie ekspanderów może prowadzić nie tylko do uszkodzenia gruszki lub ekspanderów, ale przede wszystkim będzie znacznie zmniejszało efektywność treningu. Jeśli gruszka będzie zbyt mocno napięta, jej poruszanie się będzie bardzo ograniczone i mało wymagające w stosunku do Ciebie jako osoby trenującej. Ten zakres pracy piłki musi być bardzo duży. Ekspandery muszą być luźne, tak żeby ta piłka sobie swobodnie poruszała w bardzo dużym zakresie pracy, dlatego że wtedy będziesz musiał dostosowywać swoje ułożenie ciała do pracy gruszki, będziesz musiał dużo szybciej się przemieszczać, dużo szybciej skracać dystans i przede wszystkim taka piłka będzie wymuszała na Tobie wykonywanie uników i schodzenia z linii ataku. A to oczywiście znacznie zwiększy efektywność Twojego treningu, a o to nam przecież wszystkim chodzi. Bardzo często popełniany błąd to jest niezachowywanie proporcji między długością dolnego i górnego ekspandera. Oczywiście pewna dysproporcja może być, bo czasami musimy dostosować wysokość swojej piłki do swojego wzrostu, ale ta dysproporcja nie może być zbyt duża. Ale teraz co zrobić, jeśli mamy niestandardowe pomieszczenie? Jeśli pomieszczenie jest zbyt wysokie, no to tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta, no bo wystarczy do tych istniejących ekspanderów dopiąć jakiś kawałek taśmy czy sznura i to wystarczy tak naprawdę i to nam umożliwi zamontowanie piłki. Tak naprawdę to, co dopinamy do tych ekspanderów, już nie musi mieć żadnych właściwości elastycznych, dlatego że tą elastyczność zapewnią nam już ekspandery, które są w zestawie. Chodzi tylko i wyłącznie o przedłużenie ich zakresu po to, żeby dostosować je do pomieszczenia. Dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest wtedy, kiedy mamy pomieszczenie zbyt niskie. Ja tutaj mam dosyć niskie pomieszczenie i jak widzisz, musiałem skrócić jeden z ekspanderów. I tutaj ważna uwaga, nie obcinaj tego ekspandera, jeśli masz taką sytuację, tylko go po prostu sobie przewiąż, bo może być sytuacja, w której zaczniesz trenować w innym miejscu i wtedy będziesz potrzebował dłuższego ekspandera. Wtedy po prostu go sobie odwiążesz i będziesz mógł w dalszym ciągu go użytkować. Tutaj też kolejnym błędem, który jest związany z niezachowaniem proporcji między dolnym i górnym ekspanderem, jest to, że piłka jest zawieszana zbyt nisko albo zbyt wysoko. Więc jak dobrać wysokość piłki do tego, żeby zachować odpowiednią efektywność treningu? Standardowo przyjmuje się, że piłka powinna być zawieszona na wysokości naszej głowy, ale nie w sytuacji, w której stajemy, tylko w momencie, w której schodzimy do treningu. Czyli w momencie, w którym stoję, ta wysokość piłki jest mniej więcej na wysokości mojej klatki piersiowej. Natomiast w momencie, w którym zejdę do pozycji treningowej, ona już jest na wysokości mojej brody. Oczywiście może być sytuacja, że będziesz miał na tyle niskie pomieszczenie, że nie dasz rady zachować proporcji ekspandera dolnego i górnego i jednocześnie zachować piłkę na odpowiedniej wysokości. I wtedy trzeba po prostu wybrać mniejsze zło. A tym mniejszym złem
jest nieco obniżenie piłki, nawet do wysokości poniżej piersi, ale zachowanie proporcji między ekspanderami. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, zakłócenie tej proporcji będzie sprawiało, że piłka będzie się źle poruszała, zapewniała zbyt mały zakres pracy i trening będzie nieefektywny. Jeszcze jedną rzeczą, na którą chciałbym Ci zwrócić uwagę, jest sposób montażu piłki od dołu. Bardzo często spotykam się z pytaniami, w jaki sposób zamontować piłkę refleksową w sytuacji, w której nie możemy sobie pozwolić na zamontowanie dolnego mocowania. No bo jeśli trenujesz gdzieś tam sobie w garażu, w jakimkolwiek innym miejscu, to być może masz ten komfort, że możesz sobie na stałe montować do podłoża mocowanie. Natomiast jeśli nie masz takiego komfortu, no to tak naprawdę możesz wykorzystać jakiekolwiek obciążenie. To może być jakiś ciężarek, to może być jakiś kettlebell, ale musisz mieć świadomość, że w przypadku obciążeń żeliwnych, czy ketla, czy czegokolwiek innego i posiadania podłogi na podłodze paneli lub płytek może sprawiać, że ta powierzchnia po pierwsze będzie zbyt śliska, a po drugie może być uszkadzana przez to nasze obciążenie. Dlatego tutaj zwracam uwagę, że idealnym takim rozwiązaniem może być zastosowanie kotwicy, którą również mamy w swojej ofercie. Ona jest uszyta z materiału syntetycznego, jest gładka, nie uszkadza powierzchni, a jednocześnie pozwala na bardzo mocne obciążenie, dzięki czemu nawet przy bardzo mocnych ciosach ona zachowuje swoją stabilność. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te krótkie informacje, które Ci przekazały, pozwolą Ci unikać tych typowych błędów popełnianych przez większość osób i dzięki temu będziesz mógł dłużej i efektywniej trenować na swojej piłce refleksowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pytaj w komentarzu pod filmem, postaram się na każde pytanie odpowiedzieć. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, ponieważ będzie to dla nas mega motywacja do jego dalszego rozwoju. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które już niedługo na naszym kanale. Cześć!